Siostry, bracia, Eucharystia, każda jest ze swojej natury dziękczynieniem składanym Bogu za wielkie dzieła, których ciągle dokonuje w historii świata i w ludzkich dziejach. Dziś gromadzimy się na tej Eucharystii, liturgii pogrzebowej, aby Panu Bogu dziękować. Najpierw za dar życia księdza kanonika Zdzisława Cieleźnika, któremu było dane na tej ziemi przeżyć ponad 70 lat. Dziękujemy Bogu za to szczególne powołanie do wiary, które się rozpoczęło w jego drodze życiowej w momencie sakramentalnego chrztu i mógł we wspólnocie Kościoła dorastać i dojrzewać ku pełni. Bogu dziękujemy za ten szczególny dar powołania do kapłaństwa, który przeżył ponad 47 lat. Pracując kolejno w następujących parafiach, najpierw w archidiecezji katowickiej, świętego Wojciecha w Mikołowie, w kościele mariackim w Katowicach, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach Poprocanach, z której też pochodzi obecny wśród nas biskup Marek, którego serdecznie witam. Ksiądz Zdzisław pracował w tej parafii w tym czasie, kiedy ksiądz Marek przyjmował święcenia prezbitera, który miał swoje prymicje. Dalej pracował w parafii świętego apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, w parafii świętego Stanisława biskupa męczennika w Marklowicach, w parafii świętej Barbary w Chorzowie, a od roku 1987 najpierw jako administrator, a potem proboszcz parafii Najświętszego Imienia Maryi w Cieszynie Bobrku. Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar Jego życia i kapłaństwa, ale też przywołujemy miłosierdzia, aby odpuścił Bóg mu wszelkie popełnione z ludzkiej słabości winy.